Mamy ikony za 6 milionów końców, ale zanim, to zobacz najpiękniejszą paczkę w FIFA 23. Jedziemy. Pięknie. Out of position, nie? Out of position. O kurwa! Piękna, cudowna, dlatego zostaw teraz łapeczkę do góry i daj znać w komentarzu, co ty trafiłeś w nagrodach za Food Champions. Jestem turbo ciekawy. No a teraz chodźcie ze mną i pokażę wam tą ikonę za 6 milionów końców, ale zanim spójrzcie na te 6 milionów końców, które zostało w naszym klubie. Jeśli macie pomysł, co by szło tutaj, wiecie, wyczarować, porobić, to dajcie znać w komentarzu, bo też jestem ciekawy, czy znajdziecie jakiś sposób na wzmocnienie naszego zespołu. Omówienie naszego zespołu zaczynamy od bramkarza. Alisson Ramses Becker, 43 tysiące. Bardzo fajna, solidna karta na pozycji goalkeepera. Wcześniej był tu Ter Stegen, teraz jest Alisson, jest okej, jest naprawdę solidny. To nie jest Loris. Loris jest w ogóle nieważne. Na prawej obronie Kyle Walker, jeden z lepszych prawych obrońców w grze. Miałem tu wcześniej Cancelo, ale Cancelo wylądował na lewej obronie. I Walker jak najbardziej też jest okej. W sensie nie ma szału, ale też niczego nie zawalił. Na środku obrony, jak mogliście zauważyć, Virgil van Dijk, którego trafiliśmy w tej paczce, cudownej paczce. I obok niego jest Lucio. Lucio, 650 kupiony. No, myślę, że teraz około 800 tysięcy, więc Lisandro Lopez turbo zarabia pieniądze w tej FIFA, ale to wszystko dzięki Koziemu, Kozi HQ na YouTubku, bo tak naprawdę we wszystkim Kozi mi pomaga i doradza, co robić, kiedy robić i tak dalej. Więc obrona wygląda w taki sposób, jest naprawdę solidnie. Cancelo na lewej obronie, tutaj wcześniej był Mendy, mamy go niewymiennego, tego Mendiego, jest po prostu okej. Okay. Taka uwaga do Van Dijka, to moim zdaniem jest najlepszy złoty obrońca w grze. Nie ma lepszej karty, jest szybki, zwinny, silny, no przepcha każdego, dogoni każdego, czego chcieć więcej. Następnie prawa pomoc Mohamed Salah w ostatnim piku, który zobaczyliście na odcinku. Mohamed Salah został trafiony, no i tutaj Mohamed Salah sobie gra. 40 meczów, 7 bramek, 14 asyst, jest po prostu okej, okay. Też nie ma jakiegoś szału. I teraz karta za 4800 kupiona. A no chodzi około piątki, nawet powyżej piątki można go gdzieś tam trafić. No to jest Rudhulit, karta, która zrobiła wrażenie, karta, która robi roboty, karta, która cieszy oko. Ciekawy jestem, jak sobie poradzi w trakcie naszego Food Champions, no bo to wiecie, tutaj może być Kongo totalne i obok niego jest zawodnik z Kongo, no prawie z Kongo, Yaya Touré, kupiony za 1 100 000, więc łącznie mamy 6 milionów. Gdybyście się tak upierali o tytuł, to nie chciałem pisać, no mamy dwie karty za 1 miliona i 1,48, więc tutaj połączyłem te dwie karty, bo można powiedzieć, że to są dwie przecudowne karty. Na lewej pomocy jest David Ginold i też jest okej, okay. W sensie spoko, ale też, no nie no, ogólnie jeśli chodzi o Ginole, on gra w ataku z Cristiano Ronaldo, no to Ginola naprawdę daje radę, nie? On ma 5 na 5, jego wykończenie jest przecudowne, co zresztą widzicie po statystykach, 209 meczów, 146 bramek, 147 asyst, to są statystyki naprawdę przepotężne. Na ataku no jest Mbappe, jest Cristiano Ronaldo i powiem wam tak, Cristiano Ronaldo to jest najlepsza złota karta w grze. 330 tysięcy, w tym momencie jeszcze spadł dosyć mocno z ceny, bo mamy delikatny crash market. Moim zdaniem jest cena jak za darmo. Naprawdę, on nieprzypadkowo wyszedł od ceny chyba 250 na początku do ponad 500. Naprawdę, ta karta jest na nowej generacji, moim zdaniem jest przecudowny. Naprawdę, w tej cenie matko jedyna. Tak ten skład wygląda. Ja się zastanawiałem, turbo się zastanawiałem, co z tym składem zrobić. W sensie, czy można jakąś kartę ofensywną kupić, czy coś, wiecie, takiego ciekawego, czy Nazario może, czy może Pele. Ale powiem wam szczerze, że ja w ofensywie no nie mam kogo wymieniać. Ja jedynie tego Salaha bym wymienił, może. A i tak to no nie ma aż tak dużej potrzeby. Więc dawajcie znać, jak waszym zdaniem szłoby ten skład upgrade'ować. I pamiętajcie także, że partnerem kanału jest Superbet, czyli legalny w Polsce bookmacher i z kodem Lisek HD przy rejestracji macie bardzo duże bonusy. I sprawdźcie kuponik na dzisiaj, jaki przygotowałem. No i pamiętajcie, że oferta jest przeznaczona dla widzów pełnoletnich. A teraz czas przetestować ten skład w boju. 20 meczów Food Champions w jeden wieczór po raz kolejny, bo wyzwania i challenge mamy we krwi. Let's go. No i był bilans 13-0 i się zmył.
wywaliło mi internet. Wygrywaliśmy 2-1, 80 minuta. No i cyk, poszło to poszło nam. Dlatego mamy 13-1 niestety, 6 meczów. Ale pierwsza ranga jest cały czas w zasięgu naszych oczu. Nice. Dobra, karne wygrywałem, już to teraz też wygram, ty, Esasito. Nice, ja turze. Brawo, Kylian Mbappé. Dobrze, ja turę. Brawo, ja Juli. Ach! Brawo, ale w ostatnim momencie, bo chciałem środek, ty, cały czas. Tak jest! Let's go! Mamy to. W końcu karne wygrałem, ty. W końcu karne wygrałem. Let's go! Po 15 wina, jazda. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za takie zwycięstwo, Melagord. Nice, Cristiano. Ale dziwne strzały. Nice, Ginold. Nie wierzę! Ja! Nice. Ale fakty są... Oj. Aha, okej. Siatki. Jazda. O ja ole, ty, game over, nie? Przeszedłem grę. Nice. O Jezu. No nic, moi drodzy, wygrywamy 18 winków, więc zaraz nagrody wjeżdżają, rozjeżdżają. Mocne nagrody za 18 zwycięstw, 3 playa piki i zaczynamy od pika numer 2. Bardzo dobry pik. Świetny pik. Pik numer 3. Czemu jest posiadany? Jak ja go trafiłem w posiadanych? No jakim cudem ja go mogę mieć w posiadanych? Ja go trafiłem za Rivalsy? Przecież tam za Rivalsy jest do ligi wcześniejszej. To nieźle, ty. Trick. Muggle trick. Dobra, to biorę go. I ostatni pik. Ależ ciekawe, co tutaj będzie. O nie! O nie! Jest Hiszpania. Dobra, jest Hiszpania, widzowie. Jak jest Hiszpania, to znaczy, że jest Stika Lafon. Żeby ten odcinek był mocniejszy, paczka za 35 tysięcy końców z kartą Team of the Week. No bo te paczki za 100 tysięcy... My o paczce promocyjnej za 100 tysięcy końców, ale za 1500 FIFA pointsów. Dla was! Nie wiem, kto to może być w ogóle. Belgia. Ha, zajebiście. Munier. Ja mam limit. Ja mam limit. Limit FIFA 23 na overall 84. Więcej? Nie, hu, hu. Nie ma opcji. Ale spoko. 8... O, no, nawet spoko.